Dzisiaj w Super Piątku mecz Legia Warszawa-Krakowia ma być jeszcze ciekawiej niż na meczu Legia Warszawa-Krakowia, bo taki już przecież grano dokładnie pół roku temu. Co się wtedy zdarzyło, o tym znany historyk Żelek Rzeżyński. Znaczy, ja opowiem, a wtedy debiutował Stanisław Czerczesow, 3 bramki zdobył od razu mu się przedstawiając Nikolić, a 3 asysty zaliczył Tomasz Szawi Jodłowiec. Oj, działo się wtedy, bo Krakowia też grała dobrze. Dzisiaj też będzie ciekawie, w przerwie wpadnie do nas pewnie na jednej nodze, bo druga mu ostatnio szwankuje Michał Pazdan, a po meczu będziemy gościć Jacka Zielińskiego, czyli trenera Pasów i któregoś z piłkarzy Legii. Wszystko to zepnie klamrą Żelek, rozmawiając z carem polskiej piłki, Stanisławem Czerczesowem. Budete razgavorivać po polskomu ili po ruskomu języku? No nie, my porazgavarivajem, jak всегда, po ruski. Czyli 20.00, Kanał Plus Sport, zapraszamy. Gorąco.